No tak, ja grałem tylko pierwszą połowę. Pierwszą połowę oceniam jako dobry sprawdzian na tle dobrego przeciwnika. Nie udało się strzelić bramki, ale było kilka naprawdę fajnych akcji, kilka fajnych szans sobie stworzyliśmy. Ale najważniejsze, że przećwiczyliśmy też warianty w obronie. Praktycznie przeciwnik nie stworzył sobie żadnej dogodnej sytuacji, z czego się cieszymy. Jeszcze długi okres przed nami, przed ligą, także na tym się skupiamy i pracujemy dalej. No właśnie, wspomniałeś o tych kilku sytuacjach i tak naprawdę chyba zabrakło troszkę szczęścia, bo już przeciwnicy nawet wybijali z linii bramkowej piłkę. No tak, zabrakło szczęścia, no czasami tak się zdarza, ale cieszy na pewno fakt, że każda z tych akcji po akcjach, które trenujemy na treningu, i to na pewno cieszy. Kilku nowych zawodników już zagrało, między innymi Artem Rachmanow, Mateusz Zachara, także można powiedzieć, że zgrywacie się. No zgrywamy się, to są dobrzy piłkarze, nie było im ciężko zaaklimatyzować się tutaj, także fajnie, że są nowe twarze i na pewno nam pomogą w lidze. No to jeszcze na koniec pytanie o te pierwsze dwa tygodnie przygotowań, bo z tego co wiemy, to trenowaliście bardzo ciężko i tak w kuluarach mówi się, że już czujecie w nogach właśnie te kilka dni okresu przygotowawczego. No na pewno czujemy, ale jeszcze zdajemy sobie też sprawę z tego, że długi okres przygotowawczy przed nami. Cieszymy się, że możemy trenować, trenujemy ciężko i wiemy, że to przyniesie efekty i w lidze będzie później trochę łatwiej. No szkoda, że nie wygraliśmy. Przeciwnik ligę niżej. Także powinniśmy, ale myślę, że nie chodziło tu głównie o wynik, tylko o tam cele, jakie nam trener nakreślił, wybieganie tego meczu, przede wszystkim motorycznie. Na pewno będziemy analizować pierwszy sparring. Fajnie, że zaczynamy już grać, bo o to chodzi, trenujemy po to, żeby grać i czekamy na dalsze sprawdziany. Kilku nowych zawodników dzisiaj wystąpiło, jak oceniasz ich postawę? Ciężko mówić cokolwiek, zwłaszcza mi o zawodnikach jeszcze po pierwszym sparingu, tak? To należy do sztabu szkoleniowego, na pewno będą bacznie analizować to wszystko i oni będą podejmować decyzje. To jeszcze słowo o rywalu, bo powiedziałeś, że zespół z Ligi Niżej, ale to jest Beniaminek, ale zarazem lider drugiej ligi, także na pewno rywal silny. No na pewno silny, też myślę, że takich sparingów z mocnymi rywalami będziemy mieć dużo, także fajnie, no bo o to chodzi, tak, żeby grać z mocnymi zespołami, no cieszymy się, tak, czekamy dalej.